Pokazać, że te 10 tysięcy głosów dodatkowe, czy 100 tysięcy głosów decydują nie tylko o wejściu do parlamentu, bo o tym jestem przekonany, ale decydują w ogóle o tym, w jakiej kategorii jesteśmy. Czy tej właśnie trzeciej siły, czy czwartej siły. To jest absolutnie kluczowe. Nie można zmarnować jednego dnia. Nie można sobie pozwolić na myślenie, że inni pracują, to ja mogę mieć wolne. I to tak jak mogę. Ktoś nie ma pieniędzy, ma nogi, ma język, chodzi, mówi, rozmawia, zwołuje konferencje, pisze na mailach, na postach. Każda forma aktywności. Na chodniku, na ulicy, cokolwiek można zrobić. Powiedzieć, namówić pojedynczą osobę, oglądając telewizję, wysłać SMS-a, brać udział w sądach, w każdej możliwej postaci. To są kluczowe 3 tygodnie. Naprawdę, są najważniejsze. Będziemy mieli wielką frajdę. Jak po prostu się okaże, że mamy wynik dwucyfrowy. A on dzisiaj jest w zasięgu ręki. On jest absolutnie w zasięgu ręki. To jest dzisiaj jest realne poparcie 6-8%. Więc naprawdę jesteśmy na fali wznoszącej. Czyli w naturalny sposób będzie szło w kierunku tych 9-10%. I teraz jeśli tego nie zmarnujemy właśnie, jeżeli dołożymy do tego ten wysiłek, no to naprawdę będziemy mieli wielką, wielką radość w sercach tego 9 października. A to jest też potrzebne po prostu w Polsce, bo to co mówimy nie jest żadnym sloganem. Znaczy bez nas niewiele się zmieni w kraju. Tylko my możemy doprowadzić do jakiegoś zasadniczego przeobrażenia pod niektórymi względami naszego państwa, bardziej społeczne, przyjazne i tak dalej. To jest naprawdę tak. Czy jeśli będzie koalicja Platforma PSL, nie łudźcie się, że nastąpią jakieś poważne zmiany. Więc my tu już nie gramy tylko o to, czy będziemy w parlamencie, tylko czy w ogóle po prostu kraj będzie dreptał w miejscu, czy pójdzie do przodu. A wszystko dzisiaj wskazuje na to, że Platforma będzie chciała z PSL-em, jeżeli będzie mogła. Chyba, że nie będzie mogła. A to zależy właśnie od tego, czy będziemy mieli 8, 9 czy 10%. To po prostu normalnie tak wygląda. To jest i naprawdę się może okazać, że 10 tysięcy głosów o tym decyduje. To jest, dlatego każda osoba pozyskana na miarę waszych tych jest potrzebna. Tu w Warszawie chciałbym jeszcze w ciągu tych najbliższych 2 tygodni odbyć spotkania w dzielnicach Armat. Trzeba byłoby zorganizować, i Dorota, trzeba było zorganizować w klubach, tak jak z Hołdysem, w każdej dzielnicy takie godzinne z kimś prowadzącym spotkanie w dzielnicy. Będę na pewno chciał być w ciągu tych 3 tygodni, jak wiecie, nie zdążę wcześniej. Jak będzie jakiś dobry pomysł, to zawsze dojadę. A nawet bez wielkiego pomysłu będę w Krakowie, Wrocławiu i Kłodzku, w Szczecinie i na Śląsku. To są te miasta, w których na pewno będę. Z różnych powodów. Chciałbym być jeszcze, no w Radomiu to mam tamten wykład, 24. Ale chciałbym jeszcze być w Toruniu i w Bydgoszczy i no być może właśnie w Kielcach, ale prośba jest taka. Dzisiaj mamy kilkanaście propozycji bardzo ciekawych konferencji w różnych miejscach. Niestety najwięcej z lubelskiego. On jest jakby najbardziej wyszkolony ten aparat. Jeśli gdzieś zamykają szkołę, nie płacą rolnikom, nie regulują zobowiązań, upadła jakaś firma, zawaliło się miasto, spadł jakiś most. Tam, jeżeli można wygenerować po prostu autentyczną, społeczną akcję, to tam wszędzie spróbujcie zorganizować te spotkania. Nawet jeśli w końcu ja nie dojadę gdzieś tam, bo będzie coś w telewizji i będę musiał tutaj zostać. Staram się po prostu po pierwsze występować w mediach, a potem jechać gdzieś do kraju. No to, że byłem wczoraj w Lublinie, nie byłem dzisiaj rano w 2 audycje, bo nie byłem w stanie po prostu być. I to jest oczywiście pewna realna strata, ale nie ma wyjścia. Trzeba robić jedno i drugie. Jeśli nie ma zaproszenia, to jestem gotów rano, zwłaszcza w godzinach południowych, pojechać, żeby na wieczór do którejś z tych telewizji wrócić. Więc teraz myślcie o tym we własnym interesie partii. Obserwujcie rano, 6-8 serwisy informacyjne, co się wydarzyło w mieście. W jakiej sprawie można byłoby zaprotestować na terenie waszego właśnie okręgu wyborczego. I spróbujemy tam zorganizować dojazd. Oczywiście do kontaktu Łukasz Piłasiewicz, jeśli chodzi o cały kraj, prawie tych, lub oczywiście członkowie zarządu, czyli Artur, Anka i tak dalej. Inni w Warszawie, tutaj Armand koordynuje z Dorotą te działania na terenie Warszawy i tego okręgu warszawskiego. No dobrze, słuchajcie, cholernie wam dziękuję. Zrobiliście straszną mi radość, że dzisiaj byliście tutaj ze mną, z ruchem i że jesteśmy w ogóle wspólnie, że przyjechaliście, że jesteście zdeterminowani. To jest naprawdę... Wiecie, dostaje się energii, także dzisiaj będzie dobrze. Dziękuję.